Miło nam poinformować, że kolejny raz zostaliśmy obdarowani przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy hojnymi prezentami. W tym roku na całym naszym oddziale zostały wymienione wszystkie łóżka. Zostało zakupionych 6 łóżek rehabilitacyjnych. Są to łóżka, które posiadają materace antyodrżnowe oraz są sterowane elektrycznie. Oprócz tego dostaliśmy 21 łóżek dla dzieci starszych oraz 9 łóżek dla dzieci mniejszych, które wymagają specjalistycznego sprzętu w postaci tych łóżek zabezpieczających ich przed wypadnięciem. Oprócz tego do każdego z tych łóżek dostaliśmy w prezencie szafki przyłóżkowe bardzo dobrej jakości, takie naprawdę z wysokiej półki. W dniu dzisiejszym dotarło do nas do oddziału paczka, w której znajduje się 6 pomp infuzyjnych oraz wcześniej już też zostały dostarczone sprzęty w postaci skanera naczyń. Skaner naczyń to jest takie urządzenie, które metodą laserową wykrywa naczynia krwionośne u dzieci, u których mamy problem z wkłuciem dożylnym. W naszym oddziale od wielu lat łóżka nie były wymieniane. Posiadaliśmy materace, które jednak nosiły już pewne znamiona zużycia. No i taki zastrzał nowego sprzętu w postaci wymiany wszystkich materacy, łóżek, szafek przyłóżkowych był niezmiernie potrzebny w naszym oddziale. Gdyby nie Orkiestra Świątecznej Pomocy, myślę, że na pewno nie byłoby szans kupić takiego sprzętu, tej jakości sprzętu, w takiej ilości na nasz oddział.